Kiedy wyobraziłam sobie podczas dzisiejszej Ewangelii, że stoję pomiędzy tłumem słuchających Jezusa, uświadomiłam sobie, że tak jak oni, jestem z plemienia przewrotnych, czyli poszukuję ciągłych znaków obecności Jezusa. Nie umiem dostrzec Jego obecności w codziennych sprawach i myślę, że nad tym muszę popracować, nad zauważeniem Jego obecności, Jego działania w moim życiu, Jego cudów, które dla mnie czyni, abym na sądzie ostatecznym nie była potępiona przez mieszkańców Niniwy, ale razem z nimi została włączona do Królestwa Bożego.